to pierwszy raz, jak nagrywam vloga. Chyba po prostu założę słuchawki i będę cały czas udawała, że z kimś rozmawiam. Jeżeli chcę być vlogerem, nie mogę tak robić i nie mogę się bać. Nagram ten film w centrum, ponieważ jestem już w centrum, tutaj jest dużo więcej dziwnych ludzi, także gadanie do telefonu jest akurat najmniej dziwną rzeczą spośród tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Jest rok 2022, 18 lipca i jest to dzień, w którym Harry Styles wystąpi w Polsce po raz pierwszy. Update sytuacji nagrywam na dworcu. A dworzec jest dużo bardziej stresujący, bo tu jest więcej ludzi. Uwaga, uwaga, ja już jestem w Krakowie. Teraz przenosimy się do głównej gwiazdy tego odcinka, najsławniejszego twitterowicza, jakiego znam. Ujawniam gościa specjalnego... Bartosz Brzostowski, gość specjalny. Nagrywam ten film, zanim te wszystkie kryształki mi się odkleją. Nie mam zielonego pojęcia, jak się nakleja kryształki, ale robiłam to w mojej mocy. Jak jechałam pociągiem, to było tam tyle tak pięknie ubranych dziewczyn na tle tych wszystkich dziewczyn i chłopaków. Pewnie wypadnę blado, no ale trudno. Nagrywamy vloga spod Żabki z naszymi hot dogami. Jest godzina 16:40, co oznacza, że do Harry'ego Stylesa zostało 5 minut. 5 minut. 5 godzin. Albo 4. 4 godziny. 4. Do Harry'ego Stylesa oficjalnie zostało tylko 4 godziny. Jestem tym tak zdenerwowana, że to jest pierwsze, co dzisiaj zjem. Generalnie nie mam pojęcia czemu, ale koncerty Harry'ego mnie strasznie stresują. Do tego stopnia, że jak byłam ostatnio na koncercie w Oberhausen, właśnie koncercie Harry'ego, to obtarłam mojemu tacie samochód o betonową ścianę, bo tak się stresowałam faktem, że jadę na Harry'ego. Ludzie są tak pięknie ubrani. No, ja po prostu chodzę i podziwiam ludzi. Jeśli chodzi o merch, to jestem trochę zawiedziona. Wszyscy tutaj wyglądają mega oryginalnie, a ten merch jest totalnie basicowy. To jest mój bilet. Generalnie ten bilet to jest śmieszna sprawa. To jest 2020 rok, ponieważ ten koncert miał być oryginalnie w 2000... Ten koncert miał być oryginalnie w 2020 roku, bilety w ogóle weszły do sprzedaży w 2019, potem go przełożyli na 2021, no i w końcu się odbędzie teraz w 2022. I właśnie jeszcze co do tego biletu, to jeszcze zapomniałam dodać, że ja go w ogóle sama nie kupiłam. Ten bilet kupiła mi koleżanka z Londynu, której udało się zalogować na stronę i która po prostu do mnie zadzwoniła, że ma jeden bilet w koszyku i że może mi kupić, bo mi w ogóle nie udało mi się w ogóle wejść na stronę. Także gdyby nie Marysia, to ja w ogóle nie byłabym na tym koncercie, bo bym nie miała biletu. Także Marysię kocham nad życie po prostu do końca moich dni. Weszłam do środka na bilet z 2020 roku. Uwaga, uwaga, tutaj jest scena, a ja mam miejsce tu. Generalnie koncert Harry'ego Stylesa to jest jedyny koncert, na jakim się w życiu popłakałam. Nie wiem, co będzie teraz, bo sobie przykleiłam te diamenciki. Tam siedzą ludzie, tu jest ekran, tu jest scena i ludzie mają... tam miejsca. Zakładam oksy. Jestem gotowa, żeby zobaczyć Harry'ego. Dawno nie miałam takiego uczucia na żadnym koncercie, bo jestem teraz sparaliżowana. Sparaliżowana i się trzęsę. We'll be right back.
is Harry. Welcome to Love on Tour. It's an absolute pleasure to be here. It's my first time in Poland. We are long overdue, and I'm very, very happy to be here. I'm happy you all came out tonight. Thank you so much. Now, we're going to do our very best to put on a good show for you tonight. I promise you that. I only ask of you one thing. Maybe two things, but for now, one thing. I just need you to have as much fun as you can possibly have. If you want to sing, if you want to dance, please feel free to do whatever you want to do in this room tonight. Please feel free to be whoever it is you've always wanted to be in this room tonight. If you feel good to have the hand of the person next to you, I'd like to take their hands and stick them up in the air. Nice, keep up. Keep up. Keep up. Should I keep up? Okay. Right. I want you to turn to your cousin to your left. I want you to say I love you. I want you to turn to the person to your right. Say, I've got you. And you can take your hands down. I want you to close your eyes. Close your eyes. I want you to say to yourself, I love you, and you're going to have a good time tonight. Right. We're going to have fun. We're going to do it together. We're going to look after each other. You ready? What's happening?
What's happening? Are you okay? Good? And I thank you so much for allowing me to share this with you, allowing me to do this. It's my job. These songs are very special to me. This next one we're going to play for you is incredibly special to me. And I hope that one day it will be special to you as well. This is Matilda. We can
Braco! Are you having a good time so far? Oh, good. It's your birthday. What's your name? Carolina. Where are you from, Carolina? Lots of fans of Carolina out there. What's your name? Oh, what's your name? My name's Caroline. How old are you today? 23. 23! Okay. Is it today? Really? Trust you. No. Would you like the wonderful people of Krakow to sing happy birthday to you? Okay. Would you mind please joining me in singing happy birthday to Carolina? It's your birthday as well. What's your name? What? Right. What is it? What's your name? Maria. Oh, okay. You're right. Thank you. Thank you. Happy birthday, Maria. I found Carolina first, we're still just going to sing happy birthday to her. I'm joking, we'll do both. Okay. Fantastic vest. Alright. Julia. Where's Julia? It's your birthday as well. How many birthdays? Are you friends with Maria? Are you two friends? No, I know where she is. You're friends. Joint sign. Okay. All right. Julia, Maria, Carolina. Are you ready? No, there's too many. There's too many. Happy birthday. One and all. Okay, here we go. One, two, three. Happy birthday. Happy birthday! Where's she gone? There you are, happy birthday. Hope you're having a nice time tonight. Julia. I'm not going to pretend to know the words, but thank you very much. Maybe one more time for good measure. Come on!
Everyone else's birthday song is better than Happy Birthday. All of them. It's a travesty. A travesty! All right, we're gonna continue. Okay? Are you ready? We have about 15 minutes of straight dancing. Drop into the
been absolutely wonderful tonight. I thank each and every single one of you. Thank you so much. Such a warm welcome. My first ever show in Poland, my first time in Poland. It's been an absolute pleasure. Thank you. Baby, you're the love of my life. Oh, baby, you don't know this love's
This does not happen, it's not supposed to happen to people like me. I know more than anyone else that I don't get to do this if you guys don't come. I thank you from the bottom of my heart. If you can support us for 1 year, 5 years, 12 years, whatever it is, thank you for listening, thank you for supporting me. You've changed my life over and over and over again. I will never stop. Top to bottom, front to back, I thank you. I hope you've had a good time tonight. Please get home safely, look after each other, and I hope to see you again very soon. Thank you so much. My first ever show in Poland. You've been unbelievable tonight. But that was a seven. That was a seven. Okay, it was a seven. I think you can go more than that. Okay? It's the last song! It's the last song! You wanna try again? Such a pain in the face. I'm a breathing as you're trying to be. Hey, what am I meant to do?
oficjalnie najlepszy dzień życia. Cudowne, 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 cudowne. Nie popłakałam się, bo ten koncert był tak szczęśliwy i no tam było tyle szczęścia, że ja się cały czas cieszę. Mi się cały czas cieszy twarz. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Kocham. Arbuzowy cukier wysoko. Arbuzowy cukier wysoko. Arbuzowy cukier.